Ja ze swojej strony cały czas gdzieś byłem zagubiony, tak wspomniałem, no wszystko gdzieś tam robiłem źle, zły wybór ustawień. Później też na trzeci swój bieg zmieniłem motor, gdzieś był potencjał, ale to też mnie nie zadowalało, no ale no gdzieś ja tu po części wszystko zawaliłem, bo gdzieś to te ustawienia też nie były takie, jakie ja chciałem. No źle też jechałem i ze startu, i w trasie. No sam nie wiedziałem już, co później robić w tym ostatnim biegu. Liczyłem na to, że może coś się zmieni, ale byłem daleko za rywalami i nic się nie zmieniło, więc tak jak wspomniałem, muszę te wnioski wyciągnąć, a już jakieś mam, więc tylko to mnie cieszy po dzisiejszych zawodach.